Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartosz Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Klaudia Syguła, zawodniczka UFC. Cześć, siemano. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy, wiadomo, do kulis podpisania kontraktu z największą, najlepszą organizacją świata, powiedz mi, dlaczego to dostanie się do Dana White Contender Series wtedy nie wyszło? Po pierwsze, oni nie robili żadnej walki kobiet w mojej kategorii wagowej, bo uznali, że za bardzo nie ma zawodniczek, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, godnych walki na Contender Series. Poza tym ja dostałam info, że oni chcą mnie bezpośrednio, że ja nie muszę iść do Contendera, że wezmą mnie na jakąś tam walkę UFC bez tego Contendera. Więc tak jakby miałam świadomość tego, że dostanę się tam, tylko nie wiedziałam kiedy, nie? No i znowu pozostało to czekanie. A to jest takie właśnie bardziej dla ciebie wyróżnienie ze strony UFC, wiesz, że nie musisz iść tej drogi, co idzie wielu, że przez to kontendera, czyli że już na tyle sobie wyrobiłaś markę swoimi umiejętnościami, swoimi walkami, że już od razu cię chcą od razu do UFC bez żadnych ścieżek po drodze. To na pewno jest to duże, bardzo duże wyróżnienie, no bo jakby można powiedzieć, że to jest tak, jakbyś zdał egzamin bez pisania testu, co nie? Jakby ten Contender Series to też był bardzo, bardzo ryzykowny, bo wiadomo, że tam też się mierzą najlepsi zawodnicy na świecie i było bardzo duże ryzyko, że w razie niepowodzenia, no to jakby krok w tył, nie? I jakby o UFC mogę zapomnieć na jakiś czas, więc byłoby to bardzo duże ryzyko. No a tak jak teraz, jak to wyszło, no że będę walczyć bezpośrednio, to chyba jedna z najlepszych opcji. Może porozmawiamy o samych kulisach, kiedy już się pojawiła ta finalna propozycja dołączenia do UFC i walki w listopadzie? No jeśli chodzi o tą walkę w listopadzie, ona jeszcze nie jest potwierdzona, więc nic się nie będę wypowiadać, może listopad, może nie listopad. To znaczy jeszcze nie, bo pojawiła się informacja po prostu już wczoraj, żeby się nie skłamać, że na Twitterze Marcel Dorf wrzucił, że Klaudia Syguła podpisała kontrakt z UFC i walczy z Montserrat Rendon 9 listopada. No akurat no nie jest to do końca prawdziwa informacja. Ja czekam na ogłoszenie samo UFC. Wiem, że mogę powiedzieć, że mój debiut będzie niebawem. Naprawdę bardzo blisko, więc domyślmy się wszyscy sami, o co chodzi. Na pewno nie będę walczyć z tą przeciwniczką. No i to by było na tyle. No ja o samej walce też dowiedziałam się wczoraj wieczorem, także wszystko to jest takie świeże jeszcze dla mnie. Wiadomo, nie możesz zdradzić, jaka to jest rywalka, ale czy już jako sztab mieliście już okazję oglądać walki tej rywalki? Może ją znacie gdzieś tam z wcześniejszych jakichś galek, które oglądaliście i co ty sądzisz o tej przyszłej rywalce? Słyszałam o tej rywalce co nieco, co prawda nie śledziłam jej kariery jakoś dobitnie. Wczoraj sobie obejrzałam jej dwie czy tam trzy walki. Uważam, że jest to bardzo, bardzo solidna zawodniczka, bardzo dobre, takie fajne wyzwanie sportowe dla mnie, no ale uważam, że jest też w moim zasięgu. A powiedz mi, czy właśnie, już rozmawialiśmy o tym, że jak fajnie się dostać bezpośrednio do UFC, ale czy ty traktujesz właśnie jako dostanie się do UFC, jako takiego spełnienia jednego z twoich takich dużych sportowych marzeń? No na pewno, ja jak zaczynałam, to ja zawsze marzyłam, żeby podpisać kontrakt z UFC i to właśnie się stało. Gdzieś tam ta droga była długa, kręta i pełna niepowodzeń, więc finalnie jakby dopięłam swego, więc tak, no mogę powiedzieć, że spełniłam swoje największe marzenie. Okej, Klaudia, powiedz mi, czy były jakieś propozycje od innych organizacji, nie wiem, Octagon, Ares, KSW? No jeśli chodzi o polskie organizacje, takie jak KSW, to nie, bo ja mam wrażenie, że oni zawsze omijali mnie szerokim łukiem. A jeśli chodzi o zagraniczne organizacje, no to gdzieś tam była propozycja od Aresu, nawet walki o pas. Tyle, że kontrakt był dość niekorzystny dla mnie, bym powiedziała, że był nawet taki trochę niewolniczy i wiedziałam, że jeżeli go podpiszę, no to mogę zapomnieć jakby o UFC. Ty też podczas tego, że dowiedzieliśmy się, że podpisałeś kontrakt z UFC, też chyba zmieniłaś menadżera czy grupę menadżerską, bo to już było ogłoszone pod szyldu jakby innej grupy. Czy coś możesz coś o tym powiedzieć? Bo ja gdzieś tam w kuluarach słyszałem, że ty ze swoim, nie wiem, obecnym, przeszłym menadżerem nie miałaś finalnie gdzieś tam dobrych relacji, że coś tam się popsuło między wami, ale nie wiem, na ile to jest prawda.
Znaczy się, ja nie chcę mówić, czy się popsuło, czy się nie popsuło. Na pewno Filip jest osobą, która gdzieś tam bardzo dużo mi pomogła. No co prawda ostatnimi czasy moja kariera szła dość ciężko, dość opornie, no i gdzieś tam to może wpłynęło na nasze relacje. Ja jakby osobiście nic złego na niego nie chcę powiedzieć i uważam, że takie sprawy powinny być rozstrzygane pomiędzy mną a moim byłym menedżerem, a nie publicznie. Także ja jestem wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobił. No i jeśli chodzi o teraz obecną współpracę, no to współpracuję z firmą First Round Management ze Stanów. No i reprezentantem tej firmy jest Łukasz Orzeł. Jesteś generalnie zadowolona z tej współpracy. No pewnie myślę, że jak załatwił UFC tak szybko, to wydaje mi się, że nie może być chyba innej odpowiedzi. Tak, jestem bardzo zadowolona, ale to tak każdemu się wydaje, że to jest tak szybko, bo ja rok już na to czekam. To nie jest tak, że to, wiecie, 2 tygodnie temu padł pomysł na to i już zrealizowaliśmy to. Nie, to tak nie działa. Gdzieś tam ja cały czas słyszałam, że mam czekać, mam być cierpliwa. No i gdzieś tam byłam cierpliwa, czekałam, ale no to też no zaufałam mu po prostu, że mnie nie oszuka i że faktycznie jest w stanie to załatwić. No i okazuje się, że faktycznie ma jakieś wpływy i ma jakieś znaczenie w tym UFC, skoro dotrzymał słowa i ogarnął to. Okej, Klaudia, z mojej strony to już będzie wszystko. Ja Ci bardzo dziękuję za szybki odzew, za to, że udało nam się połączyć. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. Nie mam żadnego konkretnego przesłania, także bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki wielkie, słyszymy się pewnie po walce. Dziękuję bardzo.